Witajcie. Jest sobota, więc gdy jest sobota, zazwyczaj na sobotę sobie planuję takie prace przy domu. No i powiem Wam dzisiaj, przyszedłem tutaj na pole, na mój ogród sprawdzić, jak wygląda sytuacja, ponieważ mam jeszcze zaległe prace, czyli nie udało mi się posadzić czosnku zimowego oraz cebuli ozimej. No i oczywiście zasiad tych warzywek. Wziąłem sobie szpadel. No i sprawdzę, mówię, jak głęboko to jest zamarznięte. Się okazuje, że gleba nie jest zamarznięta, co bardzo mnie ucieszyło. No i w te pędy od razu rozsypałem sobie tutaj zmagazynowany wcześniej popiół drzewny. No może nie jest to równomiernie rozsypane, gdzieniegdzie widać, ale tu poszło takie nawożenie wcześniej. To jest stanowisko, dla tych, którzy nie oglądali, to jest stanowisko po truskawkach, więc tutaj ja po sezonie, po zbiorach wyorałem te truskaweczki nawiozem, mączką bazaltową, humusem, urzeźniaczem, zasiałem poplon. Jeżeli znajdę filmik, to pokażę Wam, jak tutaj wygląda ten poplon w chwili, gdy go talerzowałem, niszczyłem. Nie wyrósł on za bardzo, więc tej biomasy nie było. Posiałem później, jeszcze rozsiałem mączkę bazaltową. Posiałem również poplonik, ale niestety zanim do wschodu zeszło, po prostu to już minął spory czas, więc tutaj na ten dopiero co wschodzący poplon rozrzuciłem obornik i to wszystko przyorałem. Jest to przygotowane, było przygotowane wcześniej pod sadzenie truskawek. Miałem tutaj sadzić truskaweczki, jednak zrezygnowałem, zmieniłem stanowisko z tamtej strony. Jak pamiętacie, ci co oglądają, ci którzy nie, no to pokazuję, że w tamtym miejscu zlokalizowałem sobie w poprzek miejsce na truskawki oraz maliny. Więc tutaj przygotowałem to pod sadzenie czosnku, ozimej, cebulki. No i oczywiście gdzieś tutaj wygospodaruję miejsce na warzywko, które będę chciał posiać, czyli pasternak, pietruszkę, marchewkę, koper i buraczki. Spróbuję buraczki posiać, aczkolwiek nie wiem, co z tego wyjdzie. No i pietruszkę, nie wiem, czy mówiłem, bo z tego wszystkiego, z tej radości, jaką mam tutaj, że no, potrafiło się takie okienko pogodowe, jest taka możliwość. Co prawda, jak to mówią, jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale no, ja będę mógł no, w dużej mierze tutaj większość tych swoich prac zaległych, które chciałem zrobić. O, tu będzie lepiej widać, jak jest rozsypany popiół, więc będę mógł sobie wykonać część tych swoich zaległych prac. Co prawda miałem dzisiaj, na dzisiaj inne plany, ale gdy wyszedłem tutaj na to pole, zobaczyłem, mówię, nie, czas najwyższy, więc to cieszy. Słuchajcie, bardzo mnie to cieszy, jestem uradowany. Nawet się na tą okoliczność nie zdążyłem ogolić. No tak szybko to się wszystko tutaj dzieje. Dobra, więc ja sobie tutaj podczepiam sprzęt do traktorku. I jeszcze to wszystko wymieszam. Już nie będę tutaj mączki dawał. Tu poszła dwa czy trzy razy mączka bazaltowa. Dwa razy na pewno poszedł urzeźniacz, jak nie trzy. Więc tutaj ta gleba jest odpowiednio przygotowana. Teraz jeszcze poszedł popiół, więc to sama esencja. Fosfor, potas, obornik. No, co tu więcej chcieć. Także myślę, że to pole jest dobrze przygotowane. I chyba też nie będę zaprawiał w związku z tym, że tak tutaj to zostało przygotowane. Nie będę zaprawiał niczym mojego czosnku. Dobra, ja działam. Słuchajcie, działam i w miarę możliwości no, dogram coś jeszcze w zależności tutaj od postępu prac. Także no, ja się cieszę. Troszeczkę tutaj się uprawiło. Jest mokro. Muszę powiedzieć, jest mokro, ale czego się spodziewać, skoro nawet wczoraj jeszcze padał śnieg. Tu są jeszcze fragmenty. Ale jest cieplutko. To się wszystko roztopiło, rozpuścił się śnieg, który tutaj zalegał. No nie jest aż tak grząsko, żeby nie dało się tutaj wjechać maszyną. Widzę, że trochę kłączy peżu się znajduje, więc to trzeba będzie wszystko jeszcze przebrać. Za chwilę biorę grabki i to jeszcze wyrównam. No i zabieram się oczywiście za zasadzenie czosnku. Boże, jak ja uwielbiam taki klimacie, gdy po pewnym okresie takiej nostalgii, takiej nie nostalgii, takiej zapaści, stagnacji, gdy nic się nie działo, przychodzi właśnie czas na takie działanie, takie twórcze działanie, bo naprawdę optymistycznie mnie to nastraja i tak jak mówiłem, no tutaj jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale
fajnie, że mogę po prostu wykonać tutaj te swoje prace zaległe na działce. Dobra, nie będę gadał, słuchajcie, tylko biorę się za przygotowywanie tutaj dalsze tej części. No i chociaż ze 2-3 rzędy dzisiaj może uda mi się posadzić, może ktoś mi pomoże. No witajcie ponownie. Tyle mam czosnku do wysadzenia, około 8 kg. Już mam tutaj część go rozdrobnionego. Popuszczały mi już korzonki, więc o to mi chodziło, żeby go wsadzić w miarę wcześniej, aby puścił korzenie. Miałem co prawda nie zaprawiać, ale mam kastrę tutaj z popiołem, więc zacząłem łuskać go do popiołu. Korzonki mi się tutaj wymieszają z popiołem i o to mi chodziło. Więc właśnie taki mam plan, żeby po prostu w miarę wcześniej wysadzić, aby puścił korzeń, a nie wypuścił szczypioru, ponieważ no, nadają nam jeszcze kilka dni ciepła, a później znowu jakieś na Wigilię, na święta jakieś ochłodzenie. Nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Więc myślę, że to chyba póki co to wszystko zmierza w dobrą stronę, abym tylko tego nie spaskudził. Cebulki też mam tutaj bodajże 5 kg. No oprócz tego mam jeszcze swój czosnek, ten jest zakupiony w tym roku. Mam jeszcze swój czosnek, wszystko odmiany harnaść. Więc no zobaczymy, jak to wszystko będzie, jak to wyjdzie. No póki co mam dobre podejście. Cieszę się tą dzisiejszą sytuacją, tą pogodą. Bo tak jak mówiłem wcześniej, no nie nastrajało mnie to jakimś optymizmem. No cały czas mi to gdzieś po głowie chodziło, żeby wysadzić w końcu ten czosnek. No jest. Zabieram się do roboty. Nie marudzę, nie przeszkadzam, nie zabieram sobie czasu. Praca w re, same najlepsze. Mam pomoc. Tutaj mama mi się zaoferowała z pomocą. Zresztą zazwyczaj mama mi tutaj pomaga przy tym warzywie. O, cześć babcia. Dzień dobry. A i mamy je również pomocników w postaci kotów. A zwłaszcza ten kot, który tak na dobrą sprawę to dziki taki przyszedł do nas, a teraz z takiego dzikiego okazuje się, że nie można się opędzić przed nim. Mama ilekroć wyjdzie na podwórko czy na pole, to właśnie przychodzą. Dużo wskazuje na to, że któryś z tych kotków też to są jacyś jakoś spokrewnieni właśnie z tym czarno-białym. Także no mamy tutaj wesoło, ale działamy dalej. Biorę się za robotę, bo dzień coraz krótszy. Słońce, mama mówi, żeby go wziąć. No niestety ja mam uczulenie na koty, psy, kozy i konie. Niestety lubię te kociaczki, bo przychodzą, łaszą się a zwłaszcza, tak jak mówiłem wcześniej, robiąc tutaj film o moich krówkach, że wychodzę z obory z mleczkiem, bo doiłem to nadwyżkę mleka, które ciele zostawiło, to właśnie tego czarno-białego kotka przyzwyczaiłem i przychodził tak nieśmiało na początku roku, a w tej chwili widzicie, co jest. Także taka króciutka dzisiaj relacja z tego, bo to jest tak naprawdę spontan. Słuchajcie, to co dzisiaj teraz zadziało, to taki spontan. Tak jak mówiłem wcześniej, zupełnie inną robotę sobie na dzisiaj zaplanowałem, ale przyszedłem tutaj, wziąłem szpadel, dziobnąłem, patrzę, nie jest zmarznięta, dało się wjechać traktorem, nie jest za mokro, więc działam. To tak króciutko, jeszcze raz powtórzę, tak króciutko na dzisiaj, więc ja się zabieram do pracy. No i cóż, mogę wam życzyć, słuchajcie, no kto ma jeszcze takie zaległe prace, to niech się po prostu no, weźmie do roboty, jeżeli ma takie możliwości, nie jest za mokro, ma takie możliwości, to niech się weźmie do roboty, bo jeszcze jest kilka dni, które pozwolą nam wykonać takie zaległe prace. Trzymajcie się, życzę wam wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do następnego razu.